Witajcie, meczki z tej strony Dragon, w pierwszym odcinku z Hearthstone 4 na modyfikacji Old World Blues. Jako społeczność niebieskiej róży, Blues Rose Society. Jest to jeden z submodów, jeden z wielu submodów. Te Old World Blues ma naprawdę dużo dobrych submodów. Był polecony przez jednego z widzów, dlatego też jeżeli wy chcecie zasugerować jakąś serię, to piszcie w komentarzach. I jeżeli chodzi o to, to ja w ogóle nie wiem, o co chodzi w tym. Więc zobaczymy, co nam przyjdzie. Ostatni raz, jak grałem Old World Blues, to on wyglądał trochę gorzej. I... Szczerze nawet nie chce mi się za bardzo z tego poradnika patrzeć. I tak naprawdę... możemy już coś zrobić. I tak naprawdę... Jak popatrzyłem sobie na to, to bardzo dużo już tutaj się pozmieniało rzeczy. Więc tak, samo to, jak widzę, mamy insygnię rządu chyba, albo FBI. Nie wiem, z daleka nie widzę. Chyba to jest Federal... Nie, to jest Federal Bureau of Investigation. Tak, to jest na pewno FBI. Okej, więc dostajemy pierwszy... dźwięk inny. Pierwszą wiadomość. Oj, mamy jakiś briefing. Witaj, dyrektorze. Tak, jesteśmy FBI, wow. Szczerze, nie patrzyłem zbytnio na ten temat. Więc zazwyczaj pierwsze eventy polegają na tym, że my budujemy taki lore, że sobie zdobywamy jakieś rzeczy. Patrząc na to, jak wygląda nasza sytuacja, to realnie to byśmy potrzebowali Civilian Workshops, ponieważ potrzebujemy tych fabryk. Tak, że wszyscy uciekli z FBI. Dobra, więc spiszemy to. Wydaje mi się, że mamy ten event z tym, z portretem. To wtedy dodaje więcej. W ogóle nie sprawdzałem. Więc tak, po pierwsze mamy Classified Information na FBI. Tutaj chyba to jest jakiś... Tak, to jest decyzja, idea dlatego, że to jest, dobra. Mamy Project Mogul, który realnie polega chyba na tym, że my się bronimy przed tym AI z Meksyku. Tak, zapewne. Chociaż też mamy przeciwko Shi, czyli Chińczykom. Jedyne, co mi się chyba podoba w Shi, to jest to, że albo ich na początku nie było w ogóle gry, albo później po prostu powstali, a później jeszcze dostali drzewko. To mi się podoba, jeżeli chodzi o Dev Teamie, że po prostu on bardziej, że tak bardzo fajne, jeżeli chodzi o to. Teraz zauważyłem, że mam plus 20 do researcha, teraz to mi się bardziej przyda. Więc nie powiem nawet fajnie tutaj wszystko na razie gra. No, mamy taki inny dźwięk. Ale to pytanie jest, czy to mod gra, czy to jest w ogóle. Okej, czyli poprzedni dyrektor zniknął. I... Okej, czyli musimy... Federal Bureau of Investigation. Podoba mi się, że w ogóle to jest inna ikonka. Więc musimy znaleźć naszego poprzedniego dyrektora. Nie wiem niby gdzie mielibyśmy decyzję, ale... trochę nie podoba mi się... Nie podoba mi się, jak to wygląda, bo mi się wydaje, że to jest włączone. Okej, więc... Zobaczmy, co tutaj jeszcze będzie. Więc ogólnie na pewno naszym wrogiem będzie Lanius, bo wiadomo, że to Lanius. Okej, okay. The reports of Argent. Czyli Legion atakuje.
Okej, okay, czyli albo możemy wybudować bunkry. Zajmujemy sobie więcej dywizji. A tutaj możemy po prostu... Podoba mi się, że tutaj jest napisane decimated, czyli w ogóle... W ogóle zostaje. Myślę, że najlepiej to będzie, jeżeli usuniemy w ogóle gospodarkę. Bo nie powiem, ale podoba mi się możliwość czegoś takiego, że po prostu boom, nie mają gospodarki. Dobra, jakiś generał. Okay, mamy tak naprawdę dwóch gości. Agenta Coopera i agenta Smitha. Podoba mi się, że to jest po prostu jakieś nawiązanie. Okej, okay, i oczywiście mamy tutaj bardzo dużo tych rzeczy. Realnie nigdy nie pamiętam, co daje cokolwiek. I wydaje mi się, że trochę się podmieniało, ale zobaczmy. Więc tak, entrenchment. Myślę, że to mogło być dobre. Heavy Special Forces. Nie, entrenchment mi się podoba. Reconnaissance, Light Special, Night, takie słabe, hate, Recovery Rate, nie mamy punktów na to, ale Recovery Rate bardzo chętnie sobie weźmiemy później. A w międzyczasie możemy to rozpocząć. Może to się przyda nam na wojnę, realnie. Ale jeżeli chodzi o produkcję, no to jak sami widzicie, no z produkcją to tak... Jako tako jest. Dobra, więc tak. My po pierwsze musimy się pobronić. Więc... pytanie jest takie, gdzie mamy coś, co by nam pomogło w ogóle się w obronie. Dobra, to powinniby, że... Power Armor to może być dobre. Ale myślę, że najpierw powinniśmy pójść w to. Więc tak, pytanie jest takie, bo realistycznie nie wydaje mi się, żebyśmy w ogóle mieli jakieś szanse w obstawieniu granicy. Bo tak, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Realistycznie to mamy wystarczająco dywizji. Praktycznie raczej się nam nie uda. A oni to robią przez co? Chyba przez... przez jakiś... O, tutaj jest. To pierwsze, 30 dni. Powinniśmy sobie poradzić. Dobra, jeżeli... A, to jest 90. Dobra. Jej. Podoba mi się, dostałem jakiś achievement. Okej, okay, w takim razie... potrzebujemy kogoś do obrony. Justify Division Defense. Dobra, ciebie dajemy. Mamy bardzo dobro, jeżeli chodzi o Political Power, więc to akurat będzie fajne. O tak, w ogóle zmienili. Tak, możemy pójść w to 2. I tak, oczywiście nie mamy Manpowera. Więc pierwsze, co będziemy chcieli po prostu osiągnąć, to spróbowanie jakiegokolwiek przeżycia. To było ostatnie, co mogliśmy robić. I w sumie trochę wziąłem sobie tutaj tak na dłuższy run robienie. Ale jeżeli mamy mieć wojnę, no to ewidentnie potrzebujemy różnych dodatkowych rzeczy. Mod naprawdę dużo oferuje, więc się nie dziwcie, że ja będę tak sobie czasami przechodził po wszystkim i patrzył, co ja mogę robić. Bo po pierwsze nie wiem dokładnie, gdzie wszystko jest. Tutaj mamy jakieś badania. Jesteśmy na drugim poziomie. To jest zazwyczaj ok, poziom reinforcement rate. To się mi podoba. I myślę, że... bo tam mamy coś... Okej, okay, mamy tutaj te rzeczy. Powinniśmy mieć political power. Mamy tutaj. Mm.
Myślę, że przyłączymy sobie z tego względu, że wiadomo, że nie poczuwa. O, mamy agenta H, który jest robotem. No, wydaje mi się, że ze wszystkich gości tam to raczej byśmy robota wzięli. Okej. To jakiś weapon caches. I bierzemy to, potrzebujemy tej do obrony. Ale oni chyba już nas atakują właśnie. Jak to wygląda z obroną? Mogę zrobić last standa, jeżeli będzie potrzeba. Ale sobie odpalimy wszystko, co możemy. Niektóre są trochę długie, ale zobaczymy. Następny. Nie możemy nic zrobić, od razu mówię, więc słabo jest. A song from the front. Political power. Okej, co tutaj mamy? Mobilize the people. No, może być dobre. Jak na razie my nic nie możemy zrobić tutaj, więc no, tracimy dywizję. Więc to, co musimy teraz zrobić, to wycofać się, wydaje mi się, że o tutaj. Bo jak się oni przebiją tutaj, to już kończymy, więc wracamy tutaj. Okej, Phoenix Republic. A, dobra. Phoenix to jest tutaj. I mają jakieś drzewko, bo oni są takimi. Takimi w sumie nacją, która jedną z pierwszych upada. Nie, chyba nie mają drzewka. Dobra. W takim razie my dalej kontynuujemy. Potrzebujemy oczywiście manpowera. Ale teraz, jak się okupujemy w taki sposób, to jest mało prawdopodobieństwa, żeby po prostu cokolwiek nas popchnęli. Więc teraz to po prostu będzie wojna na wykończenie. To nie potrzebujemy. To nie jest potrzebne nam. Na razie sobie tutaj robimy. Tutaj nie widzę, żeby był jakiś problem większy, ale mamy już tutaj możliwość wyprodukowania dywizji. Pytanie jest, która. Mają tutaj trójkę. No, obecnie to trójka to jest łatwa do zrobienia, bo wystarczy nie odblokować tej ostatniej części. Okej, w takim razie zacznijmy trenowanie tej najsłabszej dywizji. Bo wiadomo, że i tak musimy poczekać, żeby nam stworzyli ten cały pancerz. To mi się podoba. To mi się jeszcze bardziej podoba. Kurde, ten gościu to naprawdę dobre ma. Okej, na razie muzyka jest taka sobie. Wiem, że ten mod zazwyczaj prowadzi do copyrightów. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale jak ja to wydam, to już będzie jakiś tydzień po tym, jak ja to nagrywam, więc trudno mi określić, będzie na później, jak to będzie. Więc no, zobaczy się. No, realnie to już tutaj wszystko mamy, więc możemy zacząć badać jakieś takie nieznaczące rzeczy. Tam jakieś wojny są. Niestety, to jest jeden z. O Jezu, co to jest? To jest jakiś rydwan? Podoba mi się, jakie rydwany zrobili. Okej. Mamy to, ale. Ale realnie, to w sumie i tak nie mamy jakichś większych problemów. No, teraz się tak okopaliśmy, że nawet oni nie mogą przejść. Więc super. Mamy agenta tego robota. Więc no, trudno określić, co my jeszcze byśmy mieli porabiać teraz. Szybko wszystko robimy dzięki naszym bonusom. Więc trudno określić, czego jeszcze nie mamy. Wszystko to już jest rok do przodu na przykład, albo jest zablokowane.
Musimy to zacząć badać. Miałem poczekać, jak będzie mieć doświadczenie wojskowe, bo wtedy tańsze, ale może pójść. Okej. Co tam możemy zrobić tutaj? Jakiegoś gościa fajnego. Ten jest fajnym gościem, a ten... Nie, ten jest lepszym. Dobra, kolejne to... Tutaj mamy, no już teraz musimy robić to, co jest rok do przodu. Realnie nigdy nie wiem, co tutaj robić tak dokładnie, bo... Wiecie, bo tutaj jest takie... Wszystko pomieszane. Niby piaski są fajne, ale... Zobaczymy. Teraz zobaczymy, czy nie ma po prostu czegoś innego, jakiegoś ciekawszego, nie wiem, na przykład to... coś tu się stało. Nie mamy tego? Less than. Ola, last stand. Dobra, i wysyłamy tutaj, żeby nieco pomogli. Ewidentnie się trochę dozbroili. My tutaj już mamy lepsze FBI. War propaganda. Tak naprawdę to jest takie może na później. Tutaj oczywiście przebijają, jakby się przydało. Atakują nas z różnych stron. Prowincja to jest taki największy minus. Co nam się tam pokazało, że możemy zrobić? Send out manual prospector is meant to scavenging. A tutaj mamy oczywiście te bonusy takie pomniejsze. I udaje nam się wysłać. Wydaje mi się, że musimy się wycofać jeszcze głębiej. Ta muzyka jest taka hipnotyczna totalnie. Okej. Wycofajcie się. Tutaj wy. A chcę złapać tę dywizję. A wy idźcie tutaj. Dajecie last standa. A nie mogę się wycofać, bo last stand. Dobra. Jak zwykle coś tutaj jest do zrobienia. No sprzęt to my mamy. Mamy dywizję. A będziemy robić cokolwiek nam pokaże. My teraz by się przydało jakiegoś tutaj Land Doctrine. Conventional Warfare. My chyba robimy Conventional Warfare. Conventional Warfare, dobra, tego weźmiemy. A my tutaj będziemy dalej robić. Okej. Tutaj się trochę nagromadziło ich. A ja nie mogę tutaj dać rozkazu. Dlaczego? Chyba tutaj jest problem, że jeszcze jest trochę na tym rozkazie. Okej. Tutaj nas bardzo mocno atakuje. Nie wiem, czy coś tutaj będzie. Lanius has been defeated. This is... A to dopiero gdy, szczerze powiem, gdy to się uda nam zrobić. Szczerze powiem, trochę słabo, że w to poszedłem. Powinien pójść w lepsze dywizje. Jakaś dywizja, która ma więcej organizacji, niech idzie tutaj. Ja może przyłączę się na czwórkę. I mamy oczywiście Land Doctrine teraz tutaj, żeby porobić sobie.
No myślę, że to możemy pójść. A w sumie nawet się nie pytałem, dlaczego tak to jest, a nie inaczej. No przecież, wiecie, no, w normalnej grze już nie ma tego. Dobra, dajcie 3 dywizje. Nie mamy jednej dywizji. Umarło nam. Dobra, jak szybko gra leci. No, trochę wolniej, ale nadal jako tako. Dobra, wydaje się, że mamy teraz dobrą linię obrony. Power Armor powinien nam powystarczać na pewnym etapie, ale zobaczymy jeszcze. Najlepiej to od razu dać, nie wiem, jakieś czołgi, czy w ogóle coś takiego i w ogóle, wiecie, takie najlepsze rzeczy na świecie. Okej, 2-year conscription. Możemy tutaj pozmieniać. No, I said outside the volunteers, outside the auxiliaries. Co to nam da? Non-core. Realnie nic. Pretty criminal conscript. No mutant allows ghoul recruitment. Division organization. Tutaj to jest w ogóle jakiś inny. Jak na razie to wszystko takie trochę nam daje, trochę nie. Szukam coś, co nam naprawdę da. Vision Organization. To może być. Dobra. Tam tak, tylko taki mały minus realnie. Ok, demand tribute to keep us safe. Kto chce? The executives. The executives. Nie. Nie będziemy. Nie będziemy do gościa, którego nie mieści się nikt w GUI. Ok, field test operation. I dostaliśmy jeden power armor. Nice. Dobra, realistycznie musimy znaleźć taką prowincję, gdzie my po prostu ten power armor wykorzystamy w najlepszej okazji. Wydaje mi się, że najlepiej to jakbyśmy tutaj wszystko już dali. Rozkaz. Oj, tutaj byśmy dali jakiegoś Corporate personality. Powiem wam szczerze, to jest o wiele lepsze. Okej. Niech ten power armor pójdzie tutaj. To jest po prostu nasze czołgi. Jak to wygląda z tym? No, powiem szczerze, my prawie nic im nie zadaliśmy, oni trochę nam zadali. A teraz... No trochę. Moim planem jest po prostu powoli ich odcinanie. Czyli po prostu wysłanie atak dywizji. Na przykład zrespienie tych gości. Potrzebujemy po prostu trochę. Nasz power armor już idzie dalej. I chodzi właśnie po prostu o to, żebyśmy powoli odcinali tak pojedyncze dywizje. Na przykład, nie wiem, mogli się zawracać i powoli tutaj tak wykonywać ruchy. Bo też oni nie mają jakiegoś super mega sprzętu. A my mamy jakieś decyzje? Możemy coś podjąć? Niezbyt. Tutaj jest tych mnóstwo dywizji, ale część tych dywizji się po prostu chce poruszyć. Może dołączmy, to wtedy się nam uda. Ale możemy przyspieszyć.
bo realnie już nam nic nie grozi. Okej. Okay. Powiem szczerze, chyba my po prostu topimy je. Patrząc na te dywizje po tym, jak wchodzi Power Armor, to one się wydają, jakby były topione. Okej. Okay. We'll arm some of the robots. Okay. Wydaje się, że to po prostu zrespi nam roboty. Tutaj jakieś... ktoś tutaj chce z nami się rozumieć. Okej, okay. I jedna dywizja. O, obcięta dookoła. Mhm. All World Blues. Kiedy dajesz nazwę swojego moda. Okej, okay, robociki, to znaczy, że mamy kolejne bonus pod te modele. Okej, okay, w takim razie popatrzmy, co tutaj mamy. Możemy sobie... Standard Wages, National Guard, Army Extreme Division, Caps Expanses. Takie nic. Okej, okay. Agent Cubic. Income mi się podoba. Obecnie to bym chciał sobie jakiegoś gościa, który po prostu coś, cokolwiek nam da. Na przykład tego. Wydaje mi się, że jest dwóch gości, którzy po prostu mają podobne rzeczy. Okej, okay, bierzmy sobie to. Tutaj trochę nas pchają do przodu, ale my wystarczy, że wyślemy tutaj te jedną dywizję i powinno nam pomóc. A jednak nie. A robot, jakbyśmy wysłali robota? Au, boli. Ale nie, jak wyślemy robota, to po prostu i wypniemy. Dobra, więc tak, powoli będziemy tutaj pokonywać ich. Realistycznie to by się przydało jednak zmniejszać front. Znów go powiększać, szukając jakichś takich... tak byśmy mogli zrobić, wtedy mamy dwie prowincje do okrążania. Dobra, to będzie koniec tego odcinka, bo jak sami zauważyliście, może już dosyć długo trwa. Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, zostawić kciuka w górę, miłe komentarze, subskrypcję, by z wami trochę. Bardzo mam 4 na modyfikacji All War Blues jako społeczeństwo, chciałem powiedzieć, różowej, niebieskiej róży. No to cześć!